marzenia strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszewie po wielu latach nabrały realnych kształtów. Do jednostki trafił nowy wóz ratowniczo-gaśniczy. Dziś historyczny dzień, piękny dzień dla OSP Kruszew, piękny dzień dla gminy Pniewy, nowy wóz bojowy, wartość 1,4 miliona złotych, z tego 700 tysięcy z funduszy rządowych, 550 z budżetu gminy Pniewy i 150 tysięcy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. W roku 2020 pozyskaliśmy samochód do OSP Konie. To było mega wydarzenie, a to jest drugie i sam nie spodziewałem się, będąc radnym czy przewodniczącym, że my ten samochód pozyskamy, bo no, jesteśmy małą gminą, ten nasz budżet nie jest aż tak duży. Cieszymy się z tego samochodu bardzo, bo za mojej kadencji to żeśmy składali ze starych wozów, a to na 100 lat, bo w tym roku 24 obchodzimy stulecie, pierwszy raz dostaliśmy nowy wóz i to jest naprawdę dla nas radość. Nowy wóz to prezent z okazji stulecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszewie, która powstała w 1924 roku. Staraliśmy się o to 5 lat, także jest to bardzo ważne względem tego, że no, mieliśmy do tej pory same stare pojazdy. Przede wszystkim mamy większy zasób wody, czyli dojeżdżając no, nie będziemy potrzebowali pomocy z innej jednostki. Auto jest szybsze, mobilniejsze, sprawniejsze, wygodniejsze, ma więcej miejsca na sprzęt dodatkowy, także gotowość bojową nam podnosi, myślę, że w 50%.